tą słuchawkę. Dobry wszystkich Państwa, witam na briefingu zorganizowanym dzisiaj w związku z wydarzeniami, które odbyły się wczoraj i dzisiaj. No, bohaterami tego spotkania są pierwsza prezes Sądu Najwyższego i prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski. To oni będą dzisiaj się wypowiadać. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Może najpierw chciałam powiedzieć, że pan sędzia Laskowski nadal jest rzecznikiem prasowym Sądu Najwyższego, bo swego czasu powiedział państwu, że złożył rezygnację, ale ona nie została zaakceptowana i zgodził się nadal pełnić tę funkcję, zresztą którą pełni znakomicie w moim przekonaniu. Chciałabym powiedzieć, że stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, niezależnie od tego, kto by nim był, ma kadencyjność określoną w Konstytucji. I ta kadencyjność nie podlega dyskusji i zmianom ustawowym, skoro jest określona w Konstytucji. I tutaj stosujemy wprost przepisy Konstytucji. Stąd nie ma dla mnie problemu, że ustawa zmieniła wiek emerytalny
sędziów Sądu Najwyższego w trakcie kadencji, czego się nigdy nie robi bez przepisów intertemporalnych. I w ten sposób zostałam pozbawiona funkcji ustawą, funkcji, która jest określona konstytucyjnie. I to jest moje stanowisko. Teraz jeżeli chodzi o pana prezesa Iwulskiego, to jest normalna procedura, że w momencie, kiedy pierwszy prezes nie może wykonywać swoich obowiązków, to na ten okres desygnuje swoje uprawnienia jako zastępującego pierwszego prezesa sędziemu. Zwykle prezesowi Izby i właściwie tylko prezesowi Izby. I tutaj pan prezes Iwulski zgodził się wykonywać te moje obowiązki. To nie są proste obowiązki w tym czasie, także dziękuję bardzo panu prezesowi, że zgodził się na wykonywanie tych obowiązków. Wydałam zarządzenie, ale to już może pan prezes opowie, jak to było. Tak, dziękuję bardzo. Włączyć mam ten mikrofon. Dobrze. A ja wyłączę. Proszę państwa, to jest to zarządzenie pani pierwszej prezes. Zostało ono wydane przed godziną 15:30, co wynika z jego treści. Na stronie internetowej zresztą jest ono opublikowane w chwili obecnej. Zarządzenie to powołuje podstawę prawną i składa się z, jak powiedziałem, z pięciu linijek. Dokładnie jego treść brzmi tak, że pani prezes pierwsza wyznacza mnie do zastępowania jej na czas jej nieobecności. Taki zresztą jest też przepis, który został tu powołany i ten przepis dotyczy kompetencji po pierwsze pierwszego prezesa, po drugie kompetencji do wyznaczenia osoby zastępującej pierwszego prezesa na czas jego nieobecności. Zarządzenie to po pierwsze zostało wydane przez panią pierwszą prezes w granicach jej kompetencji i od razu powiem, że w mojej ocenie nie było z nikim konsultowane. Z żadnym, w każdym razie, organem zewnętrznym. Również ja, przyjmując to zarządzenie do wykonania, zgadzając się na to, nie miałem jakichkolwiek kontaktów z jakimkolwiek organem zewnętrznym. Zresztą tak między nami mówiąc, to jest takie typowe zarządzenie, które kilkadziesiąt razy pani pierwsza prezes wydawała w sytuacji, kiedy wyjeżdżała na delegację zagraniczną, czy też korzystała z urlopu wypoczynkowego. Więc to jest takie typowe i klasyczne zarządzenie o takim charakterze. Jeszcze raz chciałem państwu może podkreślić wobec nieporozumień, jakie wynikają z takich doniesień medialnych. Nie chodzi w tym zarządzeniu ani o wyznaczenie mnie zastępcą pani pierwszej prezes, a tym bardziej nie chodzi o wyznaczenie mnie następcą pani pierwszej prezes, lecz chodzi o wyznaczenie mnie jako prezesa zastępującego ją w czasie jej nieobecności. Być może, że te kwalifikacje w rodzaju zastępca, następca to są tylko jakieś błędy językowe wynikające z szybkiego wprowadzania pasków, które się pokazują w telewizji. Właściwie na wstępie to jest wszystko, co chciałbym w chwili obecnej powiedzieć. Może ja chciałby też jeszcze powiedzieć, przypomnę o swojej sytuacji osobistej jako sędziego, bo jak państwo wiecie, sędziowie Sądu Najwyższego teraz należą do różnych, że tak powiem, kategorii, jeśli chodzi o wiek i składane lub nieskładane oświadczenia. Oczywiście. Moja sytuacja prawna, no niestety będę musiał mówić o prawie, co jest nieraz podnoszone, że mówimy w sposób nie do końca zrozumiały, ale moja sytuacja prawna wygląda następująco. Mianowicie w terminie złożyłem oświadczenie następującej treści, będę mówił z głowy, z pamięci. Oświadczam uprzejmie, że moją wolą, w nawiasie zamiarem, jest pozostanie na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego do ukończenia 70 roku życia. Krok. To oświadczenie złożyłem pani pierwszej prezes, która zgodnie z przepisem ustawowym
odpowiednim, przesłała to oświadczenie do pana prezydenta. Ja nie powoływałem się, tak jak powiedziałem, dokładnie powiedziałem państwu to, co napisałem. Nie powoływałem się na jakiekolwiek przepisy w tym oświadczeniu. Stanowiło to, jak się to nazywa prawniczo, uzewnętrznienie na piśmie mojej woli. I w tym czasie, po przekazaniu tego oświadczenia do kancelarii pana prezydenta, nastąpiła nowelizacja przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Wprowadzono przepis, według którego pan prezydent przed podejmowaniem decyzji zasięga opinii Krajowej Rady Sądownictwa. I pan prezydent tak postąpił z tymi, z innymi oświadczeniami. Przesłał te oświadczenia do wydania opinii Krajowej Rady Sądownictwa. I co najważniejsze chyba w tym układzie, dla wyjaśnienia sytuacji prawnej, dodano przepis, że do czasu zakończenia tego postępowania sędzia pozostaje na stanowisku sędziego. Obecnie proceduje Krajowa Rada Sądownictwa w celu wydania opinii w tym przedmiocie. Nie tylko co do mojego oświadczenia, ale też do kilku innych. Jak chyba się wydaje, będziemy te wszystkie oświadczenia opublikujemy wszystkie na stronie internetowej Ineksensu, żeby nie było tu jakichś niedomówień. I w związku z tym powstała taka sytuacja. Ja, pozostając na stanowisku sędziego, postępuję zgodnie z moim oświadczeniem, zgodnie z moją wolą, zgodnie z moim oświadczeniem. Natomiast ze względu formalno-prawnych, skoro została wszczęta procedura opiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa, to funkcjonuje, ma zastosowanie, działa przepis, który oznacza, że pozostaje na stanowisku do jej zakończenia tej procedury. Tam przepis przejściowy przewiduje pewne terminy. Krajowa Rada Sądownictwa ma termin 1 miesiąca na wydanie opinii i prezydent w ciągu 60 dni od przesłania tej opinii albo upływu tego terminu podejmuje decyzję stosowną do przepisu przejściowego. I to jest wszystko na temat mojej sytuacji prawnej, która moim zdaniem jest bardzo klarowna. W każdym razie, tak jak powiedziałem, przepis ustawowy w sposób jednoznaczny oznacza, że do zakończenia tej procedury pozostaje na stanowisku sędziego. Ktoś jeszcze? Mam pytanie, to może umówmy się tak, że ja będę udzielał głosu. Pan był pierwszy, bardzo proszę. Dzień dobry, Krzysztof Skorzyński, Partia TVN. Mam serię pytań, bo to wiele rzeczy wymaga wyjaśnienia. Panie sędzie, panie prezesie, pani prezes, rozumiem, że uznaje państwo, Sąd Najwyższy tutaj siedzący, uznaje, że pani prezes Gersdorf dalej jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Kropka. Taką uchwałę podjęliśmy w ubiegłym tygodniu na prowadzeniu ogólnym. Wszyscy głosowaliśmy za nią i oczywiście się trzymamy tego poglądu, który jest uzasadniony prawnie. Może podam pewne wyjaśnienie prawnicze. Znowu trzeba mówić językiem prawnicy. Są dwie sytuacje dotyczące konstytucji i ustaw. Jedna sytuacja to jest wtedy, kiedy przepis konstytucji nie ma bezpośredniego stosowania. Więc to jest taka sytuacja, kiedy w konstytucji nie są określone wszystkie przesłanki, normy prawne, nie ma charakteru precyzyjnego, ten przepis kategorycznego, jednoznacznego. Wtedy powstaje wątpliwość co do zgodności przepisu ustawowego z takim przepisem konstytucji. I tutaj oczywiście jest kompetencja Trybunału Konstytucyjnego. Druga, ale to jest inna sytuacja, kiedy przepis konstytucji określa jednoznacznie przesłanki, normy prawnej, kategorycznie je określa, jednoznacznie, precyzyjnie i tak dalej, tych przymiotników można by było. Wtedy taki przepis konstytucji stosuje się po prostu bezpośrednio. Czy tego rodzaju przepisie istnieje konstytucyjny zakaz regulacji w tym zakresie w ustawie? A i skoro się stosuje bezpośrednio, to w zasadzie nie ma tutaj miejsca na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ten przepis po prostu każdy organ, który stosuje prawo, ma obowiązek stosować bezpośrednio i tak dalej. I takim przepisem naszym zdaniem, gdzie wszystkie przesłanki jednoznacznie, kategorycznie, precyzyjnie są określone, to jest artykuł dotyczący kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Panie prezesie, czy pani idzie na urlop, czy nie idzie na urlop?
No kiedyś na pewno pójdę. Każdy ma prawo do urlopu. Inne pracownicy. Bo w tym zarządzeniu, które zostało wczoraj wydane, jest napisane, że od godziny 15 w dniu 3, rozumiem, że to jest jakiś błąd pewnie leksykalny, tam chodzi, zarządzenie jest, że chodzi o jeden dzień, czyli o wczorajszy dzień, że pan sędzia Iwulski zastępuje... Nie, to jest termin początkowy. I na razie pani będzie pracowała, tak? Tak. Dobrze, i jeszcze ostatnie pytanie, bo wczoraj to zaświadczenie pani prezes zostało wydane, jak rozumiem, na podstawie artykułu 14 ustawy, tak, który dopuszcza zastępstwo na czas nieobecności pierwszego prezesa. A jest jeszcze artykuł 111 tejże ustawy, który wyznacza w momencie, kiedy przechodzi na osiąga wiek emerytalny pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan prezydent, w cudzysłowie powiem, wyznacza pełniącego obowiązki prezesa. Z jakiego artykułu wczoraj skorzystał prezydent, wyznaczając pana sędziego Iwulskiego na... 14. To ja jeszcze powiem. 14. Pan prezydent mnie ani nie wyznaczył, ani nie powierzył mi żadnych obowiązków. Nie wydał w tym zakresie, nie podjął żadnej decyzji w sposób skonkretyzowany. Na pewno nie zastosował artykułu 111, paragraf 4. To jednoznacznie wynika z tego, że nie zastosował tego przepisu. Pan prezydent jedynie zaaprobował wybór mojej osoby przez panią pierwszą prezes jako merytorycznie uzasadniony w sytuacji określonej w artykule 14, paragraf 2, czyli na czas jej nieobecności. To zastosuje pewną przewrotną logikę. Czy państwo uznajecie, że prezydent dalej uznaje panią profesor Małgorzatę Gersdorf za pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, skoro nie zastosował artykułu 111 ustawy? Ja tak nie uważam. To muszę już osobiście powiedzieć. Ja tak nie uważam, bo pan prezydent wyraźnie oświadczył, że uważa, że kadencja, że pani prezes pierwsza przeszła w stan spoczynku z mocy ustawy na podstawie artykułu 111. My w dyskusji prawniczej powiedzieliśmy, że mamy inne zdanie i pozostaliśmy przy swoich zdaniach. Natomiast pan prezydent nie zastosował przepisu, który mógłby zastosować. Dlaczego? Pana zdaniem? A tego nie powiedział pan prezydent. Nie, właściwie powiedział. To spotkanie nie miało charakteru jakiegoś konfidencjonalnego, więc chyba nie ma przeszkód, żeby powiedzieć. Pan prezydent powiedział, że chodzi mu o dobro wymiaru sprawiedliwości i prawidłowe funkcjonowanie Sądu Najwyższego, żeby nie wprowadzać na siłę, w cudzysłowie, na siłę jakiegoś pełniącego obowiązki pierwszego prezesa, że lepiej będzie, jeżeli to będzie ktoś wewnątrz, kto już jest wprowadzony i ma odpowiednie doświadczenie w zakresie kierowania sprawami. Mimo wszystko w trakcie swojej konferencji pana... Ja nie słyszałem. Mimo wszystko w trakcie swojej konferencji minister Mucha, no, zdawało się, mówił o tym, że to jednak pan został wskazany jako osoba, która ma te obowiązki tymczasowo pełnić. No takie odnieśliśmy wrażenie, słuchając wypowiedzi pana Muchy. Jakby mógł pan nam to wytłumaczyć, bo taka kakofonia informatyczna jest dość taka znaczna. No, ja przepraszam, bo ja nie widziałem tej konferencji prasowej, ale jeszcze raz powtórzę. Ja nie zostałem wskazany przez pana prezydenta. Pokazywałem państwu zarządzenie. Pani pierwsza prezes wskazała mnie na podstawie określonego przepisu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pan prezydent powiedział, że to jest dobry wybór, że ja się nadaję na osobę, która będzie kierowała Sądem Najwyższym. Pan redaktor Domagalski? Zresztą powiem dlaczego. Tak? Dlatego, że jestem po prostu najstarszym służbą prezesem kierującym jedną z izb i z tego powodu mam doświadczenie w zakresie jakieś. Moje pytanie, panie prezesie, Marek Domagalski, mówię do pana prezesa Iwulskiego, jest takie. Jeżeli pan się powołuje na 12 paragraf, czy 14 paragraf 2 i prezydent, z tego cośmy słyszeli, też się powołuje na ten przepis, to tak czy inaczej pan sprawuje obowiązki pierwszego prezesa, bo zaraz dopytam jak długo. Ale czy w związku z tym, że nie jest niejasna sytuacja, znaczy kontrowersyjna status pani pierwszej prezes dotychczasowej, czy jak to woli, nadal, czy pana władza jako tego wykonującego te obowiązki jest czymś ograniczona, czy nie? A przekornie dopytam jeszcze w tym samym pytaniu, kto w tej chwili jest pierwszym prezesem, gdyby tu trzeba było podjąć decyzję, czy pani profesor Gersdorf, czy pan?
Po drugie, wracając znaczy, do tego oświadczenia... Może pokoję, przepraszam, odpowiem, dobrze, bo potem zapomnę. Dobrze, przepraszam. To pan redaktor, potem drugie. Ja już odpowiedziałem na to pytanie, że ja podzielam uchwałę, którą podjęliśmy, czyli pani pierwsza prezes jest pierwszą prezes. Według mnie. Natomiast ja jestem wyznaczony na czas jej nieobecności. Ergo a contrario, na czas jej obecności nie wykonuje czynności pierwszego prezesa. W czasie obecności pani pierwszej prezes nie wykonuje czynności pierwszego. Natomiast w czasie nieobecności mój zakres kompetencji jest taki sam jak pierwszego prezesa. Z tym, że uważam, i tak będę starał się to robić na też w tym wypadku, że będę wykonywał tylko niezbędne czynności, bez jakichś czynności takich nadzwyczajnych, a więc przede wszystkim chodzi o prawidłowe administrowanie Sądem Najwyższym, bo to duży organizm jest i tak dalej. Proszę bardzo, panie doktorze. Wracam do oświadczenia, czy powiem, że sędziowie nie lubią określenia prosto przedłużenie orzekania. Bo w pana oświadczeniu, nie żebym się go czepiał, tylko po prostu jest to sprawa publiczna. I pan tego nie wyjaśnił przed chwilą, chyba brakowało wymaganego przez ustawę oświadczenia o stanie zdrowia, które jest wymagane od wszystkich innych sędziów. I wiemy, że przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wobec kilku sędziów, którzy, że tak powiem, w drugiej turze złożyli te oświadczenia, powołując się na konstytucję, żeby dołączyli i kilku z nich publicznie oświadczyło, że nie dołączy. A jaka jest sytuacja pana prezesa? Ja moje oświadczenie zacytowałem chyba słowo w słowo, więc ja się tam nie, jak powiedziałem, nie powołałem się na żaden tekst ustawy czy konstytucji. Nie powołałem, ja tylko tak jest. Natomiast druga część pytania, tak, Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła się do mnie o przesłanie zaświadczenia lekarskiego od tego wymaganego do tego rodzaju prośby. No z tego wynika, że ja do swojego oświadczenia nie dołączyłem tego zaświadczenia. I ja nie odpowiedziałem na to pismo. Nic nie oświadczyłem, ale też nie złożyłem takiego oświadczenia. A złoży pan, panie sędzio? To jest kluczowa sprawa. Jeszcze powiem jedno słowo. Z tym, że Krajowa Rada Sądownictwa doręczyła mi to, znaczy doręczyła to, nazwijmy to wezwaniem, to było prośba o przedłożenie, przez komórkę K do Sądu Najwyższego i nie posiada zwrotnego poświadczenia odbioru ode mnie, że ja otrzymałem tego rodzaju wezwanie z wyznaczeniem terminu do tego, czyli takie małe proceduralne uchybienie moim zdaniem. Mogę w każdej chwili powiedzieć, że ja zginęło. Nie powiem tak oczywiście, bo mówię, że dostałem to zaświadczenie, ale data nie jest pewna, który będzie. Proszę bardzo, ja nie złożę tego. A tu zresztą poprawił jeszcze przepraszam, ten pan profesor. Wydaje mi się, że ta sytuacja może być niezrozumiała dla opinii publicznej, bo z jednej strony mówi pani o wydanym zarządzeniu, z którego wynika, że na czas pani obecności, a w sensie pracy, będzie panią zastępował pan Sajdali Górski. Z drugiej strony słyszymy, że na urlop wybiera się pani pierwszy. To zarządzenie jest wydane na okoliczność niemożliwości, czy też niemożności, po tym wypadku nie zacytuję tego tekstu, sprawowania swojej funkcji. Proszę pani to wyjaśnić, bo pozostaje pani w pracy, ustanawia pani swojego zastępcę. No to, że niedługo wybieram się na ten urlop i trzeba było to rozstrzygnąć i poprosić jednego z prezesów, żeby czynili mi ten honor i żeby zastępowali mnie. Dlaczego to ma być, panie redaktorze, niezrozumiałe? Sytuacja jest brawurowa i tempo zmian bardzo duże, więc ta nieobecność moja w pracy może być spowodowana nie tylko urlopem. Ale chwileczkę, proszę państwa, umówiliśmy się, że ja udzielam głosu panu. Rozkoruje się. Mogę? Bardzo proszę. Zenon Nowak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Ja mam pytanie do pani profesor. Artykuł 178 ustęp 1 Konstytucji mówi, że sędziowie są niezawiśli, ale jednocześnie podlegają i Konstytucji, i ustawom. Proszę o komentarz. No to jest prawda. Konstytucja jest nadrzędna. Ale dobrze, ale ustawa mówi... Tak, i dałam komentarz. I drugie... Ja może coś dodam. W tej właśnie kolejności podlega.
Dobrze, zgodnie ze 176 artykułem Konstytucji, na każdy, ponieważ mamy dwuinstancyjność sądów, na zarządzenie przysługuje zażalenie. Kto według pana może złożyć teraz zażalenie na to zarządzenie? To jest czynność z zakresu kierowania Sądem Najwyższym i nie ma żadnego w chwili obecnej przewidzianego środka prawnego, które by mogło prawnie kwestionować tego rodzaju zarządzanie. To jest techniczna czynność zarządzania jednostką organizacyjną. Andrzej Gordyński, Polska. Wspominam, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy ja dobrze rozumiem, w momencie, kiedy pani prezes wróci z urlopu, będzie pani dalej pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. I drugie pytanie, jeśli dobrze rozumiem, za dwa miesiące w ciągu 2 miesięcy Krajowa Rada Sądownictwa musi rozpatrzyć pana prezesa oświadczenie. Miesiąc. Przepraszam, potem prezes będzie miał 2 miesiące. I możemy mieć taką sytuację, za 3 miesiące pan się dowie, że pan nie jest już sędzią, że pan sędzią w stanie spoczynku, bo nie spełnił pan formalnych wymogów wynikających z ustawy, choćby mieli między innymi to zaświadczenie lekarskie. Czyli będziemy mieli Sąd Najwyższy bez sędziego, bez pierwszego prezesa, tak? No ja będę pierwszym prezesem. Z perspektywy oczywiście Pałacu Prezydenckiego. Z perspektywy Pałacu Prezydenckiego, jeżeli taka by nastąpiła sytuacja, to na pewno Pałac Prezydencki by zapobiegł tej sytuacji. Pani prezes, zapytam pytanie od czytelnika mam. Czy pani wydała dzisiaj jakąś decyzję, a gdyby teraz trzeba było podjąć, to by pani ją podjęła? Było kolegium Sądu Najwyższego, podjęliśmy uchwałę, prowadziłam to kolegium. Pani, przepraszam, pani. Pani prezes, ja bym chciała prosić o komentarz do wiceministra Wójcika, który wierzy, że pani jest w stanie spoczynku. Każda decyzja, którą pani podjęła, będzie nieważna. Nie będę komentowała pana ministra. Pani profesor, dzień dobry, Marcin Fiołek, Polsce.pl. Chciałem dopytać o termin wydania tego zarządzenia. W tym terminie, w tym zarządzeniu jest mowa o godzinie 15.30, a dlatego dopytuję o ten termin i godzinę nawet wejścia w życie tego zarządzania, ponieważ pojawiają się takie spekulacje czy możliwości interpretacji, które mówią o jakimś, no nie chcę powiedzieć dealu, ale umowie z panem prezydentem, które, no, dzięki któremu byłoby wyjście dla obu stron z twarzą w tej sytuacji, zyskanie sobie czasu do momentu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może się pani odnieść do tego typu? A oczywiście. Zawsze państwo widzicie jakieś deale w moim zachowaniu i jakieś konszachty z władzą wykonawczą. Chyba swoim zachowaniem nie daje państwu podstaw do tego. Godzina była istotna, bo podjęłam tą decyzję przed pójściem do pana prezydenta, nie wiedząc, co się tam stanie. To była próba ogrania pana prezydenta na wypadek jego orzeczenia? Nie, to była próba postawienia na moim miejscu osoby godnej zaufania. Pani sędzio, będzie krótko, tylko 24, bo chciałbym dopytać o pani słowa, bo przed chwilą na początku na konferencji powiedziała nam pani, że przez ustawę jest pani pozbawiana urzędu, a wczoraj na Uniwersytecie Warszawskim do studentów powiedziała pani, że pani kadencja jest brutalnie przerwana, a jednocześnie, że to jest opis stanu faktycznego i prawnego, który próbuje wykrywać władzę, a jednocześnie pani nadal czuje się prezesem, bo te słowa, te pani stanowiska tutaj można czytać różnie. I jeszcze tylko dopytam, gdy wczoraj pan prezydent pałacu powiedział pani, że pani przechodzi stan spoczynku, co pani powiedziała wtedy panu prezydentowi? Że mam inne stanowisko w tym względzie. I tu się różnimy. Natomiast co do pozytywnej oceny pana prezesa Iwulskiego, mieliśmy zgodny pogląd. Mój wykład do studentów był wykładem szkoleniowym, no i władza tak chce, żeby ta kadencja była przerwana. A to nie ma nic do rzeczy, jak gdyby, z moimi działaniami dotyczącymi realnie tu i teraz Sądu Najwyższego. Ja jeszcze mam jedno pytanie, tutaj minister Paweł Mucha zarzucił pani prezes, że stosuje pani wyzwisko tą nową ustawę, bo na przykład na podstawie jej zwołuje KRS i też prosi o zgodę na wprowadzenie wykładów. Mogę pani skomentować te słowa, to zarzuty Pawła Mucha? Ja nigdy nie mówiłam, że wszystkie postanowienia i cała ustawa jest niezgodna z konstytucją, tylko mówiłam o tym przechodzeniu w stan spoczynku. Także jeżeli ustawa nakłada na sędziego obowiązek otrzymania zgody na prowadzenie dodatkowego zajęcia, to oczywiście ja się temu podporządkowałam, to zawsze było. To nie jest jakieś nowe rozwiązanie, które nakłada kaganiec na sędziów. To zawsze taki w
cudzysłowie kaganiec był. Patryk Michalski, Radio RMF. Mam do Państwa pytanie. Czy prezydent, który jest autorem ustawy o Sądzie Najwyższym, Państwa zdaniem celowo nie zastosował przepisów, których przecież jest autorem? I jak Państwo to interpretują? Czy Pan prezydent celowo nie zastosował przepisów ustawy, której sam jest autorem? Jeśli tak, to być może dlaczego? Rozumiem, że nie wysłała Pani żadnego pisma o wygaszeniu. Nie. Ja myślę, że z tym pytaniem, panie redaktorze, proszę zwrócić się do pana prezydenta. Nie mamy wiedzy na ten temat. Ale jak państwo to interpretują? Ale ja powiedziałem już to przed chwilą. Tak mi się wydaje. Pan prezydent powiedział, że stosując ten przepis, byłaby sytuacja taka, że mogłoby być zakłócone funkcjonowanie Sądu Najwyższego. I on w imię dobrego funkcjonowania nie chciał wprowadzać kogoś na mocy takiej swojej. Takiej swojej kompetencji, właśnie dlatego, żeby uniknąć jakiegoś zamieszania w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego i dla dobra tego funkcjonowania właśnie nie wykorzystał tego przepisu. A co jeszcze ważniejsze, bo to mogę chyba też powiedzieć, powiedział, że skorzysta z tego przepisu, jak będą obsadzone stanowiska sędziowskie w nowych izbach. Czy te 110? Nie, te dwie izby do 110 to może jeszcze brakować. Pan jeszcze jedno pytanie i kończymy na tym. Tak, po pana pytaniu jeszcze jedno. Panie profesor, to tylko żeby doprecyzować. Czytając tę ustawę wprost, czy pan prezydent powinien wręczyć, skoro uważa, że nie jest już pani pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, wręczyć tę decyzję na piśmie? Czy wystarczyło takie zapewnienie słowne? Powinien wręczyć. Powstała oczywiście rozbieżność w poglądach prawnych między panem prezydentem a nami. Pan prezydent uważa, że skoro skutek następuje z mocy prawa, to nie podejmuje żadnej formalnej decyzji, nie przybiera ona formy procesowej. Natomiast my uważamy, że przejście sędziego w stan spoczynku mimo także wtedy, gdy następuje z mocy prawa, powinno być stwierdzone przez organ. Dlatego, że mogą być wątpliwości, czy ten skutek prawny wystąpił ze względu na przesłanki, które są określone dla wystąpienia tego skutku. Uważaliśmy, dalej uważamy, że artykuł 39 ustawy o Sądzie Najwyższym stwierdza, że w tym zakresie kompetencje posiada pan prezydent, bo wyraźnie ten przepis stanowi, że datę przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku stwierdza prezydent. I ten przepis nie rozróżnia, czy to jest przejście z mocy prawa, na wniosek, czy jakiekolwiek. Uważaliśmy, że pan prezydent powinien wydać formalne postanowienie o stwierdzeniu daty przejścia w stan spoczynku. Panie prezesie, a kluczowa taka sprawa, wczoraj pojawiły się doniesienia, że może zechcieć pani wykorzystać swój urlop do czasu wydania wyroku przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Pytanie, czy ma pani tyle zaległego urlopu, ewentualnie do doczekania? I czy ma pani taki plan? Nie mam tyle zaległego urlopu. To już nie mogę być plan. Ale czy wniosek urlopowy, pani prezes, jest już podpisany i przez kogo? Do siebie piszę. Zarządzam, że jestem na urlopie. Ale już pani podpisała, pani prezes? Zarządzam bez podpisywania. Nigdy tego nie robiłam. A czy ja termin tego roku może pani doprecyzować? Proszę bardzo, bo pojawiła się informacja, że będzie 9 albo 10 lipca. No i dobrze. To czasem nie bardzo. Ja chciałam się spytać, jaki jest obecny status sędziów, ci, co złożyli, to już powiedziałem, bo jest przepis, który stanowi, że do zakończenia tej procedury pozostają na stanowisku. To wyraźny przepis ustawy. Natomiast ci, co w ogóle nie złożyli jakiegokolwiek oświadczenia, czyli co do których nie toczy się żadne postępowanie, to uważamy, że aczkolwiek ten przepis ustawowy jest sprzeczny z konstytucją, to jednak w tym przypadku on funkcjonuje. Ja wywołał skutek mocy prawa. Dziękujemy Państwu bardzo. Nie wiemy tego. Dziękujemy Państwu bardzo. Na tym kończymy. Mamy pani prezes i pan prezes mają dużo różnych zadań przed sobą. Nie jesteśmy w stanie niestety odpowiadać na wszystkie pytania. Dziękujemy Państwu. Na tym kończymy nasze. Dziękuję, że Państwo przyszli. Panie sędzio. Panie sędzio.
bardzo. Też. Dziękuję.